Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday.pl. Tym razem Jojo, metronom JMT9006U, metronom tuner. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy z bliska, przyjrzyjmy się temu sprzętowi. No przyjrzyjmy się, ponieważ trzeba wiedzieć, co kupujemy. Zasilany baterią taką. Dokładna nazwa CR2032 3V. Dobra, no to dobra. To też ważne, trzeba wiedzieć, co to jest. Baterię wsadzamy tutaj od tyłu. Trzeba wyciągnąć po prostu tą klapkę. Dobra, cyk. Wsadzamy ją ruchem posuwisto-zwrotnym. Zamykamy. No chodźmy. Ruchem posuwisto-zwrotnym zamykamy to wspaniałe urządzenie, tak żeby się wszystko tam zacisnęło. Cyk, sruje budu. To utnij to teraz błaznowanie. Błaznowanie trzeba uciąć. Fly me to the moon. Dobra, idziemy. Baterię wsadziłem. Tak to mniej więcej wygląda. Jest to tuner metronom na klipsie. Już wam pokazuję, żeby się włączyło. Cyk. Opcja metronomu. Znaczy opcja tuneru, przepraszam. Ciągle mi się to pieprzy. Możemy oczywiście sztucznie obniżać, czyli bemole dodawać, dwa bemole. Co tu możemy? Możemy zmieniać częstotliwość, czyli tutaj, prawda, 441 Hz. No to nieważne, i tak stoimy w 440. Co tu jeszcze mamy? Mamy lampkę, tutaj może troszeczkę słabo być widać, że to pokazuje, świeci się. Zobaczmy teraz, jak to by było przebiegało samo strojenie. O, precyzyjnie nam wskazuje wszystko. Jak jest dźwięk ok, to po prostu świeci się na zielono. Jak jest dźwięk nie ok, to po prostu lampka znika i się wskazóweczka przesuwa. No to byłoby tyle, jeśli chodzi o strojenie samo. Jak przytrzymamy dłużej przycisk M ukośnik T, to mamy teraz tuner. No i teraz, jak przytrzymamy dłużej przycisk M ukośnik T, to teraz mamy metronom. I teraz sobie zobaczmy, co tu można ustawiać. No można oczywiście tempo, BPM, czyli uderzeń na minutę. Możemy co tu jeszcze zmienić? Wartości. Aha, teraz wybieramy tak. Jakie to mają być wartości nutowe? Znaczy tam ósemka, ćwierć nuta, triola. A select, po prostu tu naciskam ten select. No i teraz możemy wybrać na przykład, o, powiedzmy będzie do 4/4 metru. Tempo 120, głośność tutaj mamy. Metronom tuner po prostu daje nam głośność. Dobra, zobaczmy teraz, jak to będzie. O, klikę tak. To byłoby naj... Może jeszcze raz to powtórzę, bo nie wiem, czy się nagrało. Czyli tak, jak mamy tutaj, jak widzicie, mały wyświetlacz, skromniutki, jeśli chodzi o sam metronom. No tak, mamy przyciskiem select, po prostu wybieramy określone wartości. Tutaj mamy wartości nut. Nuty możemy wybierać właśnie, jakie mamy tutaj. Czy to są jakieś ósemka z szesnastkami, dwoma, ćwierć nuta, ósemkami idzie triole i tak dalej, prawda? O triole bez środkowej trioli. Tutaj mamy szesnastki wyraźnie. No dobra, w każdym razie wybieramy jakiś ten motyw. Selectem możemy sobie wybrać znowu metrum samo. No i teraz naciskając jeszcze co metronom, to możemy głośność regulować. To jest najgłośniej. To jest bez, a to jest najciszej. No nie jest jakaś taka tragedia, jeśli o to chodzi. Bardzo prosty w budowie i dość tani, bo to około, nie wiem, 20 zł, 30, chyba maksymalnie 30, nie chcę wam skłamać. W każdym razie prościuteńki JMT9006U. Papatki.